Witamy się z Frodem, z Wami w to niedzielne popołudnie, bo myślę, że po południu umieszczę film. No tak, raczej tak. Dzisiaj, słuchajcie, mam aż dwa zapachy Ariany na tej tacy. Wybaczcie mi, wybaczcie, po prostu nie mogłam się powstrzymać, a dawno ich nie używałam, to powiem na moje usprawiedliwienie. Poza tym jeden zapach wycofany, jeden polski, nie, dwa praktycznie wycofane. Ale je też muszę używać i chcę używać, bo są przepiękne. Także tak. Zaczniemy sobie może od klasyka, jakim jest Lacoste Pour Femme. No kto go nie kojarzy? To jest, wiecie co, już taki szlagier, chyba jak piątka Chanel. Naprawdę. Oczywiście nie porównujemy tutaj daty powstania, tak? Bo wiadomo, że to jest przepaść. Natomiast no, to już jest też taki klasyk sam w sobie, uwielbiany przez chyba miliony kobiet, być może i mężczyzn. Zapach jest taki kwiatowo-pudrowy, powstał w roku 2003. W nutach mamy pieprz, mamy frezję, mamy jabłko, mamy heliotrop, mamy fiołek, mamy jaśmin, hibiskus, róże, zamsz, drzewo sandałowe, kadzidło, cedr, labdanum. Także są tutaj wymienione te cięższe nuty, ale szczerze, dla mnie to jest taki świeży, nawet zahaczający o sportowy zapach. Ma w sobie coś takiego właśnie energetyzującego, coś czystego, coś powietrznego. Sporo akcentów drzewnych tutaj wyczuwam, sporo kwiatowości, no i zdecydowana pudrowość, ale taka czysta, higieniczna pudrowość. Jest to zapach, mimo że właśnie z akcentem takim sportowym, to jednak mimo wszystko w jakiś sposób kobiecy i elegancki też. Myślę, że przez tą swoją taką, przez ten swój dualizm podoba się właśnie wielu, bo każdy znajduje trochę taki biegun dla siebie w tym zapachu. Trwałość oczywiście bardzo dobra, czy nie oczywiście, ale bardzo dobra. Kolejny zapach to polska marka Miraculum i jest to zapach Brilliant, z tego co pamiętam chyba stworzony przez Maję Chyży, ale mogę się mylić. I bardzo, bardzo przyjemny jest to zapach. Mamy tutaj paczule, mamy drzewo sandałowe, ambre, czerwone owoce, brzoskwinie, morele, róże, jaśmin, peonie. I dla mnie to jest taki właśnie miks owocowo-kwiatowy. Nie przez przypadek na początku wymieniam owoce, bo dla mnie przede wszystkim tutaj pierwszą rolę grają owoce. Te kwiaty gdzieś tam delikatnie są wplecione, ale to jest bardzo przyjemna, taka wakacyjna, letnia, owocowa słodycz. Myślę, że będzie się świetnie nosił latem, jeżeli chodzi o parametry. No tutaj za dużo jeszcze nie chcę powiedzieć, nie mogę powiedzieć, bo za krótko go po prostu używam, za krótko jest w mojej kolekcji. No i właśnie przechodzimy do jednego z zapachów Ariany Grande. Jest to Ari z takim oto pomponem. Niektórzy lubią, niektórzy nienawidzą, go odczepiają, a dla mnie jakiś taki infantylny urok jest dodatkowo przy tym flakonie z tym pomponem. I tutaj znowu przede wszystkim owocowość. Ale już nie tak świeża, nie tak świeżo podana jak w Miraculum. Tutaj jest taka słodycz, no coś jak sok owocowy, trochę jak dżem, taka już bardziej jedzeniowa. 2015 to rok powstania, mamy tutaj oczywiście owoce, malinę, gruszkę, grejpfrut. Poza tym orchidea waniliowa, jest róża, wanilia, pianka marshmallow, a jakże słodycz musi być u Ariany, piżmo i nuty drzewne. Bardzo przyjemny, jeżeli chodzi o parametry, no nie są one najmocniejsze, muszę powiedzieć. Natomiast no tak 3 godziny wytrzyma na mojej skórze, ale spodziewałam się czegoś więcej, szczerze mówiąc. Słodko-owocowy, tak, ale właśnie taki bardziej jedzeniowo, bardzo optymistyczny. Dość dziewczęcy. Ten zapach kojarzy się z młodością, z młodymi osobami, ale z powodzeniem mogą go oczywiście używać kobiety, czy też mężczyźni, jeżeli lubią, w każdym wieku. W każdym wieku. No, nie mówię, przynosi w takie czasy beztroski. No, przyjemnie mi się go po prostu nosi. Nie potrafię tego inaczej umotywować.
No i kolejny zapach Ariany Grande, jeden z najnowszych, jest to taki oto, no nie lubię tych opakowań, muszę powiedzieć, że nie lubię tych opakowań. To jest Mod Vanilla, no zapach jest waniliowo-słodki, bywa porównywany z Cloud Ariany Grande, oczywiście tego teraz nie otworzę, nie, udało mi się. Ale on nie do końca, wiecie co, jest za słodki. Cloud ma tą taką nutę bandażową, taką sterylną, a tutaj nie, tutaj jest przede wszystkim słodko, tak waniliowo, mocno waniliowo, no stąd też nazwa. Powstał w 2022 roku, mamy tu piżmo, mamy śliwkę, mamy różową frezję, pralinę, znowu słodycze u Ariany, mamy korzeń irysa, wanilię, kokos, także no wszystko w zasadzie znajduje odzwierciedlenie właśnie w tym zapachu. Jest po prostu waniliowo-słodko. Nie ma tu za bardzo jakichś specjalnych zmian, zaskoczeń. Jest jednostajnie. Jest jednostajnie, ale bardzo otulająco, tak no, ciepło. Jest to zapach bardzo ciepły, właśnie taki miękki, otulający. No i słodki, waniliowo-słodki. Parametry, no 3,5 godziny, może trochę lepiej niż Ari, ale też bez szału, szczerze mówiąc, na mnie. Kolejny to Elizabeth Arden White Tea, ale mam tutaj edycję Wild Rose, czyli taką różaną. To jest biała herbata z domieszką róży, jest też świeżość białej herbaty. Jest świeżość białej herbaty, ale no z domieszką właśnie też takiej delikatnej, młodej, różowej różyczki. Róże no świeże są po prostu. Rok powstania 2019, w nutach mamy białą herbatę, czerwoną porzeczkę, kwiat gruszy, palmarosę, różę bułgarską, różę turecką, czyli mamy dwa rodzaje róży. Mamy piwonię, mamy szałwię, muszkatołową, piżmo, matę, bursztyn oraz tonkę. Tych mocniejszych, tej tonki to tam jak na lekarstwo. Dla mnie to jest przede wszystkim właśnie róża, może piwonia, jakieś tam akcenty delikatnie herbaciane oczywiście są i to wszystko, bez jakichś cięższych nut. To jest świeży, przyjemny zapach, taki na co dzień, rzekłabym. Jeżeli chodzi o parametry, to tak około 4 godzin trwałość. Roztacza swój wdzięk, że tak powiem, na początku dość szeroko, przestrzennie, a potem trochę cichnie, wiadomo, bliżej skóry się pojawia. Kolejny to właśnie zapach wycofany, ale bardzo, bardzo żałuję, że już go niestety nie ma, a ja go mam tak mało. To jest Pur Désir de Pivon i Froché. Skład jest w ogóle bardzo prosty, sama piwonia jest wymieniona. Nie wiem, ile w tym prawdy, coś tam musi chyba jeszcze być. Jest coś takiego lekko słodkiego, wiecie co, to jest piwonia jakby... No, nasuwa mi się w ogóle takie skojarzenie, że gdyby mogła istnieć oranżada piwoniowa, to by mógł być ten zapach dokładnie. Jest, owszem, kwiat piwoni, ale z jakąś słodką domieszką. Tak jakby woda z cukrem, ale bardzo przyjemny jest, bardzo przyjemna jest to domieszka. No, być może... Moje skojarzenia są mylne, ale tak mi się nasuwają. Rok powstania 2005, oczywiście jest to pieśń przeszłości, a szkoda, bo tutaj parametry są świetne. No kilka godzin, tak z 6, mimo że to jest różany piwoniowy zapach, to jest 6 godzin spokojnie. No i ostatni też chyba, tak mi się wydaje, że wycofany albo w nowym flakonie. Jak zwykle, jeżeli znajdę, to umieszczę link w podpisie. To jest Flora, woda toaletowa Gucci. Z nią mam też takie wspomnienie, że jej próbkę miałam w szpitalu po operacji, kiedy byłam po operacji. I jakoś tak wtedy pamiętam, no bardzo fajnie poprawiała mi humor, dodawała takiego animuszu, wiecie. No nie wiem, czułam się bardziej kobieco po prostu, jakoś wiecie, jak to w szpitalach jest czasami ciężko, a ten zapach mi towarzyszył i uprzyjemniał tam pobyt. Kompozycja jest kwiatowo-cytrusowa, powstała w 2009 roku. Mamy tu piwonie, cytrusy, osmantus, róże, drzewo sandałowe, Frodo szaleje, różowy pieprz i paczule. Jest tutaj świeżo, kwiatowo, właśnie te cytrusy są takie ostre dość w nim.
Jest to zapach bardzo kobiecy i bardzo elegancki. Może nie taki, wierzycie, budujący dystans, jakiś taki bez kija nie podchodź, ale jest w nim coś takiego szalenie eleganckiego. Właśnie kobiecego. Może się nadać też na oficjalne jakieś okazje, gdzieś nawet do biura. No jest taki profesjonalny, chyba tak, ale jednocześnie zachowując kobiecość, bo są tu i kwiaty, i jakieś takie akcenty troszkę głębsze, cięższe. Paczula bym nie powiedziała, ale różowy pieprz jak najbardziej. Takie delikatne zadziory są też w tym zapachu. Bardzo, bardzo przyjemny. No tutaj parametry świetne, no około 7 godzin to za spokojnie, to nawet nic z nawiązką na mojej skórze, no ale tak jak mówię, no sprawdzę, czy jest jeszcze gdzieś dostępny. Coś mi się kołacze, że on chyba już wycofany jest. Ale jeżeli będzie, to oczywiście umieszczę link. Tak się kształtuje taca na ten tydzień. Zabrakło mi słowa. Jak zwykle zapraszam do aktywności w komentarzach, do zostawienia kciuka w górę oraz do subskrybowania. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam i na razie, cześć.